No, jeszcze raz spróbuję zrobić pokaz slajdów w PowerPoint przy Hangoucie Google. W internecie znalazłem, że najważniejszą sprawą jest zmiana ustawień. Normalnie jest prezentowany przez prelegenta pełny ekran. Trzeba zmienić sobie na przeglądany indywidualnie okno. Robię OK. Teraz szybciutko przechodzimy do Hangoutu Google. No i trzeba by zrobić następny Hangout. Hangout. Hangouty na żywo. Otwórz Hangout na żywo. Slideshow test. Już 3. Udostępnij. Idzie nawet szybko. Otwórz. Niestety to dziadostwo mi się tutaj jakiś kontroler ciągle włącza. Pomijamy zaproszonych gości. I tutaj możemy udostępniać ekran. To jest chyba ten. Udostępnij. I tak on się zmienia. Przestań udostępniać. I co robimy teraz? Wchodzę na swój Google Hangout. Rozpoczynam transmisję. No, jestem już na żywo. Udostępniam ekran. Jeszcze raz tutaj jest ten pokaz slajdów. Od początku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przestań udostępniać. Kontroler. Koniec pokazu slajdów. Jeszcze raz przypomnienie. W opcjach przygotowanie pokazu musisz zaznaczyć przeglądany indywidualnie okno. OK. Czyli jeszcze raz slajdy od początku. No i mam nadzieję, że już niedługo będę w stanie pobawić się w ramach jednego z moich kursów internetowych pokazem slajdów zrobionym w PowerPoincie. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Niestety wkurza mnie. Cały czas to dziadostwo wyskakuje. Jak wiesz, jak to zablokować, to napisz coś ciekawego w komentarzach. Czyli co? Zatrzymujemy transmisję. Koniec dobrego. Tu się pokazują linki. No i zobaczymy. Przejdź do strony. No i już tutaj. I tak wygląda pokaz slajdów w realu.